kwietniu weszły w życie nieco poprawione przepisy dotyczące nakładania grzywien za popełnione wykroczenia, m.in. odnośnie czworonogów, za które odpowiadają ich właściciele. Nowelizacja nie wprowadziła kolokwialnych zmian. Wzrosła kwota mandatu, np. za pogryzienie kogoś przez psa. Wyższa kwota w wysokości 500 zł grozi w przypadku niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Jednak w takiej sytuacji nie jest to niczym szokującym. Każdy właściciel czworonoga odpowiada bowiem za niego. Mandat karny 500 zł to nie jedyne sankcje, które może ponieść właściciel psa, który na przykład pogryzł człowieka. Poszkodowany może dochodzić zadośćuczynienia za poniesiony ból, koszta leczenia i utraconych zarobków, ale dochodzenia tego może domaga się na drodze cywilnoprawnej. To nie jedyne konsekwencje. Są one uzależnione od stworzonego przez czworonoga zagrożenia. Jeśli chodzi o psy, to na właścicielu spoczywa wiele obowiązków. Pierwszy, określony w artykule 77, paragraf 1, mówi, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków przetrzymania zwierzęcia, podlega karze grzywny od 50 do 250 zł. Zmianie uległa zatem wyłącznie wysokość mandatów, a nie kwestia narzucania dodatkowych obowiązków. Te bowiem znane są od dawna, zatem przypominamy. Psy raz niebezpiecznych powinny być wyprowadzane w miejsca publiczne, na smyczy i w kagańcu. To są tak zwane środki zwykłe przy trzymaniu zwierząt. Natomiast na posesji pies powinien być trzymany w kojcu lub na uwięzi. Ustawa Prawo o ochronie zwierząt mówi również, że można psa w miejsca publiczne wyprowadzać bez kagańca i bez smyczy, ale to dotyczy psów dobrze ułożonych, gdzie właściciel panuje nad tym psem, ale warunek jest taki, że pies musi posiadać identyfikator bądź chipa. Na właścicielach psów spoczywają również inne obowiązki. Psy od 3 miesiąca życia powinny być szczepione przeciwko wściekliźnie. Jeśli właściciel tego nie zrobi, strażnik może również nałożyć na niego mandat. Obowiązuje też zakaz wypuszczania psów po lesie. Nie może pies bez kagańca i bez smyczy biegać po lesie, bo również właściciel zostanie ukarany mandatem karnym. Za psa należy również zapłacić podatek. W mieście Wejherowo wynosi on 75 zł rocznie. Zwolnione z tego obowiązku są osoby po 65 roku życia, osoby niepełnosprawne, które posiadają psa przewodnika oraz osoby będące właścicielem gospodarstwa rolnego. Pamiętajmy również o obowiązku sprzątania po swoim psie.